Dwie niesforne panny są przeciwieństwem młodych polskich aktywistów. Niech państwo tylko spojrzą na ich zachowanie. Kto to widział, żeby tak paplać w państwowym urzędzie nauczania? A co to takiego ciekawego? Panny zobaczyły. Na domiar z Lego zaczepiają wzorowego, aktywnego ucznia, który wie, że dobro leży tylko i wyłącznie w kształceniu, a nie w małpich swawolach. No dalej, nie bądź taki sztywny! Wykrzykują rozpustnice wychowane na zgnilej amerykańskiej popkulturze. To nie dla mnie, dzielnie broni się nasz kolega. Gdy nie udaje im się osiągnąć swojego celu, zaczynają się nad nim psychicznie znęcać, nabijając się z jego hobby. Bezlitośnie się z niego nabijają, wytykając mu to, że nie pije, nie pali, ani nawet nie wagaruje. A tak właśnie wygląda agresja na zle psychicznym. Na drugi raz, niech każdy obywatel wie, że w takich sytuacjach powinien wstać i wyjść. Tak właśnie postąpił nasz kolega. Żegnam was, drogie panny. Powiedział i wyszedł. Nasz kamerzysta, który zaszył się w jednym ze szkolnych korytarzy, zarejestrował dość brutalny przypadek gnębienia nowego ucznia. Tak właśnie wygląda relacja starszych i młodszych uczniów, nazywana slangowo koceniem. Halo? No, Kruszyna, akcja jest. Tak jest, zaraz będę. Tym razem pokażemy państwu, jak wygląda starcie dwóch grup groźnych szkolnych bumelantów, którzy zagrażają dobru szkolnej społeczności. Jest to kolejny przykład okazywania sobie agresji.
Nieladnie, nieladnie, panie Iciński. Na takie sytuacje powinno się reagować. Tak właśnie wyglądają spotkania molodocianych spekulantów. To świadome zatruwanie własnego organizmu robi z nich osoby niebezpieczne dla samych siebie, ale przede wszystkim dla porządnych obywateli. Hazard, używki i migdalenie się z dziewczątami. Tak to wszystko wygląda. Pamiętajcie, zdrowie jednostki gwarantem zdrowia ogółu. Aha, nadchodzą nasze polskie młode aktywistki, które nie popuszczają chuliganom. Tylko zobaczą, co się święci, to od razu zawolają po policję obywatelską. Chociaż policji nie było, to w okolicy patrolował strażnik miejski, który dzielnie służy ojczyźnie i który bez zastanowienia zatrzymuje odurzonych dekadentów. I tak, droga młodzieży, widzicie, że przestępstwa i agresja w szkole nie poplacają. That you loved me.